Tu jest dużo lodu. Aha. Podobno jest ładuneczek do Polski. O 17 załadunek. A ja będę w Susie o 14, w Turynie 15, 16, 17, no będę zdążyć. Ale ona jeszcze to liczy, jak wyliczy, że chujowo, no to do dupy. Tylko jak do Polski? Przecież ja się tak nie teleportuję, kurwa mać. O 17 załaduj. Z tych Włoch dojedź na przykład na jutro? Za 800 metrów. No ja pierdolę, przecież to jest masakra, kurwa mać. Masakra pod względem tego typu, że dzisiaj spałem tylko 5 godzin. Nie mówię, że jestem jakiś mega zmęczony, ale jeszcze mam przed sobą właśnie oto te góry. No i kurwa gówno. Autostradką pojedziemy płatną. Tak, tylko kurwa, ja nie mam ani centa do chuja wafla. Kurwa, mam tylko 2 euro. A na ewentualne na chleb, jakby mi brakło. Jedź 9 kilometrów. A ostatnio jechałem do Polski właśnie gdzieś z okolic Turynu, to cały weekend mi zeszło, żeby tam przejechać. Lądówką przejechałem od Turynu do Brennero, czyli pod granicę włoską i byłem... Byłem bardzo późno, 3-4 w nocy. A gdzie jeszcze Austrię przeskoczyć, Niemcy i do Polski wjechać? Ja to się męczyłem, kurwa. Ja całą sobotę jeszcze przepierdzielałem, kurde, żeby... I nie dojechałem, bo byłem tak zmęczony właśnie. Nie wiem, kurwa. Jak oni to... O, tunel. Boję się, ciemno jest. Kurde, ale ciemno. Nie wiem, ja po prostu, ja siebie samego nie widzę, żeby opierniczyć Włochy, nie, Austrię, Niemcy i chyba Czechy, bo zależy gdzie to jedzie, czy do Krakowa, czy do kurwy jakiej. A ja bym chciał centralnie do domu jechać samochodem, a nie, że będę bety przerzucał, nie wiem, na coś tam. Jechał, kurwa, pociągami, srangami, kurwa. Pociągi też mają swoje terminy wyjazdów i przyjazdów. A pierdole, kurwa, nie wierzę. Nie. Dlatego jakby był ładunek do Polski, to bym się ucieszył, gdybym to mógł zrzucić, kurde, po świętach. Najlepiej tak by było. Bo w piątek to ja po prostu... Niech będzie, że dojadę w piątek. Ale nie będę ani rano, ani po południu, tylko będę bardzo późnym wieczorem. O kurde, jak tu jest ładnie. Nawaliło śniegu, bo tu jak ostatnio byłem tydzień temu ponad. To ten śnieg się dopiero ujawnił dalej, dalej, dalej. I bym musiał w nocy padać. No, nabiera to rumieńców powoli. Tak pewnie wyliczą, że gówno z tego będzie. Za każdym razem tak jest. Paulina dzwoni, gada, że jest coś tam. No, policzę i kończy się na tym, że jest głuchy telefon, kurwa. Tak naprawdę nic, kurde, nie bierę. Zawsze tak było. No, mamy ładunek tego, tylko tu muszę policzyć i potem im wyjdzie rachunek na zero albo na minus i wtedy, a dobra, przepadło albo coś. Ale tu pięknie, ale tu super jest. A tu z lewej jak jest ładnie. Boże, ile razy ja już nie jechałem tędy. Naprawdę, no już tysiące, może nie tysiące, ale naprawdę dużo razy. To miejsce odwiedzam.
I jechałem w te i we w te, w te i we w te. Miałem takie nawet, kurde, wyjazdy trzytygodniowo, czterotygodniowe, że tak właśnie często denym jeździłem. Ale to jest nic, później zobaczymy.